Cię, Panie Jezu Chryste. Pragniemy dzisiaj całą wspólnotą owieczka oddawać Ci cześć i przepraszać za grzechy nasze i całego świata, za wszelkie niewierności. Pragniemy, Jezu, dzisiaj mówić Tobie przepraszam za grzechy nasze i całego świata, za grzechy oziębłości, za grzechy braku gorliwości, tęsknoty za Tobą. Jezu, przepraszamy Ciebie za tych wszystkich, którzy są tak bardzo przestraszeni tym wirusem, że mogliby, a nie przychodzą do Ciebie. Przepraszam Ciebie, Panie Jezu, za każdy brak miłości od nas ludzi, za oskarżenia, które płyną pod Twoim adresem nieustannie. Przepraszam Cię, Jezu. I dlatego prosimy, Jezu, przyjmij nasze przepraszam, ale przyjmij również nasze wyznanie miłości. Przyjmij to, że Ciebie tak bardzo kochamy. I dlatego dajemy Ci serca nasze. Dlatego wołamy, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Ogniu, Duchu Miłości. Przyjdź Duchu Święty w swojej łaskawości. Przyjdź, Duchu Święty. Spiritus, Spiritus.
Panie Jezu, dla Ciebie nie ma czasu. Dla Ciebie nie ma żadnych ograniczeń, przestrzeni, historii. Dlatego, Jezu, proszę Cię, spojrzyj na każdego, kto łączy się w tej modlitwie wynagradzającej. W jakimkolwiek czasie, miesiącu, dniu. Dla Ciebie to jest jedna chwila.
Wejrzyj na stęsknione adoracji obecności cząstki owieczki. Wejrzyj na małe serce owieczki, które bije dla Ciebie swoim kocham Cię. Abwun bishma nakadashma. Ojcze nasz, ja mała owieczka kocham Cię. Przyjmij to moje kocham Cię, Jezu. Mój miły Jezu, kocham Cię w sercu Twoim gorejącym i płonącym miłością najczystszą, przyciągającym mnie do siebie. Ja, mała owieczka, kocham Cię w Twojej miłości tak pięknej, delikatnej i czułej, że moje małe serce czyni szalonym. Kocham Cię w tej miłości, która mnie zachwyca, pociąga i zdobywa, której nie potrafię się oprzeć, miłości, która mnie uwiodła. Ja, mała owieczka, kocham Cię, bo jesteś złodziejem kradnącym po cząstce moje serce. Dobrze wiesz, że już całe jest Twoje, a mimo to pozwala dotykające Twojego boskiego oblicza. Kocham Cię, gdy pozwalasz mi być dzieckiem i małą Twoją oblubienicą, chorą z miłości. Ja, mała owieczka, kocham Cię w pragnieniach i tęsknotach, jakie mi dajesz na wspomnienie naszej pieśni nad pieśniami. Kocham Cię w maleńkiej kropelce mojej łzy, na której ukryło się niewidzialne odbicie krzyża. Kocham Cię w
tym wszystkim, co mi posyłasz. Tak samo w chwilach słodyczy, jak i cierpieniach, w sytuacjach najprostszych, zwyczajnych i powtarzalnych, w chwilach wyjątkowych, radosnych i wielkich oraz tych, których objąć swoim umysłem nie potrafię. Kiedy z trudem dlaczego zastępuję troszcz się Ty. Kocham Cię, gdy wyciągasz do mnie rękę i kiedy kryję się, a ja szukam Cię rozpaczliwie. Kocham Cię, Jezusie, we wszystkim tym, co dla mnie zaplanowałeś, w tym, co zaistniało i co Twoja święta wola przygotuje jeszcze dla mnie. Kocham Cię, mój miły, który jesteś przy mnie. Ja, mała owieczka, kocham Cię w Twoim jestem. W Twojej obecności delikatnej i cichej, która nie przeraża, nie zawstydza, nie krępuje, ale pozwala zbliżyć się ku sobie, samoobcować i bez słów wyznawać miłość. Ja, mała owieczka, kocham Ciebie, który najpełniej rozumiesz moje milczenie, przy którym trwać mogę bezpiecznie, bez lęku, wolności i pokoju. Ja, mała owieczka, kocham Cię w Twojej niepozornej prostocie, urzekającym posłuszeństwie, niepojętej pokorze, z jaką pozwala się łamać, deptać i zamykać w więzieniu tabernakulu. O najmilszy, z jaką radością byłabym lampką wieczną lub kluczykiem tego domu Eucharystii, by zawsze móc być tuż przy Tobie. Kocham Cię, Jezu, w Twoich wyrokach niezbadanych i w Twoim pięknie, w Twym poczuciu humoru i dostojnej królewskości. Kocham Ciebie w Twojej wędrówce, posłudze uzdrawiania, apostolskim nauczaniu i odosobnieniu, udawaniu się na miejsce pustynne, modlitwie do Ojca. Kocham Ciebie samotnego, piszącego palcem po ziemi, pochylającego się nad niewiastą, która namaściła Twe stopy olejkiem. Jezu, ja, mała owieczka, kocham Cię, myjącego nogi uczniom i przeistaczającego chleb w swoje ciało, wino w swoją krew. Kocham Cię w Twojej uległości, Maryi, i wchodzeniu do świątyni i takiego zupełnie maleńkiego, w betlejemskiej grocie, w chłodzie, przykrej woni, niewygodzie, kocham Cię.
Ja, mała owieczka, kocham Cię, oblubieńcze, w każdym sposobie Twojego przychodzenia do mnie, w każdym sposobie Twojego przypominania mi o sobie, w Twoim zazdrosnym przywoływaniu mnie, w Twojej uprzejmości, ofiarności i szczodrości, z jakimi wręczasz mi swoje podarunki. Kocham Cię w Twoich dzieciach, sługach, służebnicach, namaszczonych i konsekrowanych, w tych świętych, których stawiasz przede mną, we wszystkich, których mi dajesz. Ja, mała owieczka, kocham Cię. W obecności aniołów przy mnie i wszystkich niebieskich przewodników oraz świętych uczących mnie drogi do Ciebie, kocham Cię w odgłosie łamanej hostii i jej wywyższeniu. Kocham Cię w Twoim powstawaniu do życia we mnie, w krokach zbliżającego się kapłana z puszką lub pateną i Twoim zezwoleniu, bym z całą ostrożnością brała w dłonie Twój kielich i piła z niego Twoją krew. Kocham Ciebie. Kocham Ciebie, który jesteś ze mną zawsze i nie zostawiasz nigdy samej, który mnie ujarzmiłeś i przemogłeś mocą swojej miłości. Kocham Ciebie, mój Jezu, który sam jesteś miłością.
Pobłogosław Jezu drogi, tym, co serce Twe kochają. Niechaj skarb ten cenny drogi na wiek wieków posiadają. Za Twe łaski dziękujemy, które serce Twoje dało. W dani duszę Ci niesiemy, by na serce Twe kochało. W dani duszę Ci niesiemy, by na serce Twe kochało. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam tak czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jesus, Padre, Jesus, Padre, Jesus.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Moi kochani, wynagradzamy Jezusowi za grzechy. Łączymy się w cierpieniu z Jezusem i pragniemy Go wynagrodzić. Jemu, który dzisiaj według 24 godzin męki pańskiej jest tak okrutnie biczowany do krwi. I dzisiaj, kiedy czytałem tą godzinę męki pańskiej, to serce mi rozrywało. Jak wiele musiał wycierpieć i się nie uskarżał, jeszcze się modlił. I tak chciał, żeby w ranach, bruzdach wyrwanego ciała, patrząc, leżąc w własnej krwi, widział, jak tylu ludzi idzie na potępienie i w swoich ranach chciał ukryć tych, których można uratować. A mi jest tak łatwo narzekać na jakąś niedogodność, na zimno, na brak jakiegoś dobra, na lęk o jutro. Jezu, przyjmij moje przepraszam za grzechy teraz. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność Twoim miłosierdziu. Spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu i otrzymali obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Abram padł na oblicze, a Bóg do niego tak mówił. Oto moje przymierze z tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, także staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy mną a tobą,
oraz Twoim potomstwem będzie trwało przez pokolenia jako przymierze wieczne, abym był Bogiem Twoim, a potem Twego potomstwa. I oddaję Tobie i Twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki i będę ich Bogiem. Potem rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po Tobie Twoje potomstwo, przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze mną. Oto Słowo Boże. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy, On, Pan, jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędze danej Izaakowi. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci, a na wieki. Rzekli do niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli ktoś zachowa moją naukę. Odpowiedział Jezus: Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza mnie chwałą, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: 50 lat jeszcze nie masz, Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oto słowo Pańskie. Chcemy teraz Pana Jezusa prosić i błagać, aby przyjął nasze modlitwy pełne miłości i serca. Jezu, prosimy Cię za święty Kościół powszechny, za wszystkich biskupów, kapłanów, aby i cały lud Boży, abyśmy wytrwali w jedności z Ojcem Świętym
Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój w naszych rodzinach, o pokój w naszych sercach, szczególnie w tym trudnym czasie koronawirusa. Ciebie prosimy. Módlmy się w pewnej intencji sprawowanej Eucharystii, aby Bóg wysłuchał próśb ofiarodawcy. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy teraz konają, umierają, aby radowali się niebem, aby byli uratowani. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas, aby wypełnianie woli Bożej stało się dla nas czymś najważniejszym w naszym życiu. Ciebie prosimy. Panie, przyjmij prośby swojego ludu, Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Jezu, uwielbiamy Cię. Jezu, uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię, Jezu, uwielbiamy Cię, Jezu, uwielbiamy Cię, Jezu, uwielbiamy Cię. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, wejrzyj łaskawie na ofiarę, którą składamy. Spraw, aby nam wyjednała nawrócenie i przyniosła zbawienie całemu światu przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Przez mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu.
który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. Na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec sprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Posileni chlebem dającym zbawienie, prosimy Cię, miłosierny Boże, spraw, aby sakrament, który jest naszym pokarmem na ziemi, zapewnił nam udział w życiu wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Tutaj teraz nie ma innej możliwości, jak w Głusku, żeby została arka modlitewna. Teraz Ty miałeś, tak, w domu. Kto chciałby z Was wziąć arkę modlitewną do domu? Wy możecie do Szczecina wziąć na 2 tygodnie. Tutaj, kochani, dajmy przepiękne Dzieciątko Jezus, które nieustannie ma nam przypominać o naszej modlitwie. Ma nam przypominać o tym, że my mamy być dziećmi Bożymi. Tutaj wyciągnę, pokażę to Dzieciątko Jezus, które jest przywiezione z Nazaretu, z pielgrzymki. I to Dzieciątko Jezus nieustannie ma nam przypominać o tym, że ja mam być jak dziecko przed Bogiem. Dlatego, kochana owieczko, która teraz tu się łączy z nami w tej modlitwie, to jest to Dzieciątko i Ty masz być takim Dzieciątkiem. Masz być Dzieciątkiem całkowicie zależnym od Ojca. I nie masz już mówić dlaczego. Tylko masz poddać się temu, co Bóg zaplanował, bo Jego wola jest najważniejsza. Dlatego też bardzo proszę, pójdziemy teraz drogą krzyżową. Są rozważania, przepiękne rozważania księdza Woźnego. To jest kapłan, który będzie beatyfikowany, kapłan poznański, który przepiękne rozważania drogi krzyżowej pozostawił po sobie i w ogóle wiele książek. Więc bardzo bym prosił, może Ela by poszła dzisiaj z krzyżem przed bratem Krzysztofem, który będzie światłem prowadził. A tutaj proszę Was, kochani, abyście tu ze mną uczestniczyli teraz w tej drodze krzyżowej. Już do stacji nie będziemy wszyscy chodzić, tylko tutaj krzyż, a reszta środkiem te 5 osób, co jest w kościele. Rozważania drogi krzyżowe ofiarujemy Panu Jezusowi za naszą ojczyznę Polskę, aby była wolna od nieszczęścia tego koronawirusa, aby Polacy przede wszystkim wypełniali wolę Pana Boga, abyśmy to oczyszczenie naszego narodu przyjęli z pokorą i zgodzili się na wszystko, co Bóg dla nas zaplanował. Któryś za nas cierpiał rany i Ty, któraś współcierpiała. Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Pan Jezus został niesprawiedliwie skazany. Żeby Go naśladować, powinienem odtąd nie zważać na to, jak mnie osądzają inni ludzie. Ważne jest to, co Bóg o mnie sądzi i za co mnie sądzi. Jeśli będę pokorny, łagodniej będę sądzony. Dlatego spróbuję się odnosić do Boga jak dziecko do Ojca. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Maryjo, kocham Was. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona.
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Mój krzyż nie jest ani tak wielki, ani tak niesprawiedliwy, ale jest również przeznaczony przez najlepszego Ojca. Dlatego najlepiej zrobię, jeśli ufając Jego dobroci, wezmę Go bez ociągania, bo jest to dla mnie jakieś dobro. Któryś za nas cierpiał rany, upadek Jezusa naraża Go na pogardę. On jednak poddał się temu, aby mnie pomóc, aby pycha nie unicestwiła mej pokory. Jeśli spotka mnie jakaś kara za grzech, mam nieraz ochotę popaść w gniew, oburzenie, zamiast korzystać z niej w pokorze. Który za nas cierpiał rany. Jezu Maryjo, kocham Was. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją Matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Spotkanie Syna i Matki było dla nich obojga tylko powiększeniem cierpienia. Ale oni chcieli tego dla mnie, ponieważ ja nie chciałem spotkać wzroku Matki Bożej wtedy, kiedy nie postępowałem dobrze. Odtąd nie będę unikać spojrzenia Matki Najświętszej. Ona może mi bardzo pomóc, bym wytrwał w dobrym, bym podniósł się z upadku. Który za nas cierpiał rany. Jezu Maryjo, kocham Was. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ona, gdyby mogła, jakże chętnie zastąpiłaby Szymona. Jak jej przykro, że on czyni to tak niechętnie, ociągając się. Jakaś jej wdzięczność, gdy pod wpływem łaski Szymon się zmienia. Maryja również mnie będzie także bardzo wdzięczna za każdą pomoc, którą okażę Jezusowi w bliźnich. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Maryjo, kocham Was. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Pan Jezus pragnie naszego współczucia. Pragnie, byśmy Go pocieszali wtedy, gdy cierpi za nas. Teraz Pan Jezus jest już w chwale i osobiście nie cierpi, ale cierpi w naszych siostrach i braciach, w bliźnich. Pocieszając ich, możemy okazać Mu nasze współczucie. Który za nas cierpiał rany. Jezu Maryjo, kocham Was.
Stacja siódma. Pan Jezus drugi raz upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Nieraz prosiłem Cię o ulgę w cierpieniach, a Ty, uważając to za konieczne, powiększyłeś je. Wtedy buntowałem się i mówiłem, że nie warto się modlić, że modlitwa jest bezskuteczna. Przepraszam Cię za to wszystko. Któryś za nas cierpiał rany i Ty, któraś współcierpiała. Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Kto chce pocieszyć Jezusa, musi mieć czyste sumienie i serce. Panie Jezu, co mam czynić? Mam zrobić rachunek sumienia, żałować, postanowić poprawę, starać się naprawić zło, które wyrządziłem i odbyć dobrą spowiedź. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Maryjo, kocham Was. Stacja dziewiąta. Pan Jezus po raz trzeci upada. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Panie Jezu, gdy będzie mi się zdawało, że zbyt cierpię, doznaję zbyt wielkiego upokorzenia, albo zbyt jestem wykorzystywany przez innych, przypomnij mi, że jest to kara za moje grzechy. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Maryjo, kocham Was. Stacja dziesiąta. Pan Jezus szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Czy moje życie nie jest ciągłym pragnieniem przyjemności? A Pan Jezus nie unika cierpienia. Pozbawia się nawet możliwości umniejszenia cierpień, odmawiając wypicia napoju oszałamiającego. Największą siłę do znoszenia cierpień znajdę w świadomym ofiarowaniu wszystkiego Bogu. Panie Jezu, gdy będę próbował podświadomie uwolnić się od jakiegoś cierpienia, przypomnij mi, że Tobie mam to cierpienie ofiarować. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Maryjo, kocham Was. Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Dwóch łotrów przywiązano do krzyża.
Jezusa przybito. Pan Jezus cierpi tak dlatego, że nieraz człowiek zamiast pomóc drugiemu, chciałby go moralnie przygwoździć, pokazać innym jego grzech, cieszyć się z jego upadku. I wtedy tamten traci wielką nadzieję. Który za nas cierpiał rany. Jezu Maryjo, kocham Was. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Że Pan Jezus umarł za mnie? Jak jest naprawdę? Mogę przekonać się, że ze sposobu, w jaki Pan Jezus odnosi się do tych, którzy Go przybijają. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jeśli mnie się wydaje, że nie potrzebuję modlić się za nieprzyjaciół, to czy mam prawo korzystać z męki Pana Jezusa i mieć odpuszczone grzechy? Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Maryjo, kocham Was. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża i w ramiona Maryi położony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Łatwiej jest przebaczyć naszym osobistym wrogom niż tym, którzy naszym bliźnim uczynili coś złego. Popatrzmy na Matkę Najświętszą. Ona zarówno dla mnie, jak i dla wrogów Pana Jezusa ma serce pełne miłosierdzia. Nie potrzebuję się obawiać, że skrzywdzę moich bliskich, jeśli wobec wrogów będę miłosierny. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Maryjo, kocham Was. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jakże człowiek przywiązany jest do różnych rzeczy. A jednak ktoś przygotowany dla siebie grób odstąpił Panu Jezusowi. Czy nie byłoby dobrze, abym coś, co mam dla siebie przygotowanego, coś bardzo cennego, odstąpił mojemu bratu? Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Maryjo, kocham Was. Dziękuję Ci, Jezu, za wszystkie łaski otrzymane w tej drodze krzyżowej. Pragnę, aby te myśli, które mi dzisiaj podałeś, pozostały w moim sercu jako zadatek przemiany na lepsze. Bo chcę zawsze Ciebie naśladować, pełnić wolę Ojca. Matko Najświętsza, która towarzyszyłaś Panu Jezusowi w Jego bolesnej drodze i pomagałaś Mu spełnić wolę Ojca, uproś łaskę, o którą w tej drodze krzyżowej Pana Jezusa tak gorąco prosiliśmy. Pan z Wami.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Thank you.